przestrzeń, w której śpimy, ma dla nas stanowić taki azyl. Jest to nasza taka prywatna przestrzeń, w której musimy się czuć swobodnie, w której chcemy czuć się swobodnie. Dlatego tak ważne jest, jak ją zaplanujemy i co w niej umieścimy. O tym, jak planować sypialnię, co warto w niej umieścić, jak ją doświetlać, będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Wyspani. Zapraszam. Dlaczego sen jest ważny i jak zadbać o jego jakość? Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej. Sypialnia to jest takie specyficzne miejsce w naszym domu. Specyficzne o tyle, że jest bardzo prywatne. Rzadko kogo dopuszczamy do tej przestrzeni. To jest nasz azyl, nasza święta przestrzeń, nasze sakrum. Tam odpoczywamy, regenerujemy się, tam śnimy. Sen, jak ktoś też podchodzi do snu, tak w kontekście takim duchowym, to też jest to, myślę, że istotne. Dlatego myślę, że warto poświęcić więcej uwagi temu, jak tę przestrzeń zaplanować. Co jest w niej ważne, począwszy od wyboru łóżka, po oświetlenie i wiele innych rzeczy, które z tej rozmowy wyjdzie. Moim gościem jest dzisiaj Agata Piątek, kierownik sklepu ISK w Włodzisławiu Śląskim, trener Akademii Snu. Witaj, Agata. Witam. Powiedz, zanim w ogóle przejdziemy do tej sypialni, to tradycyjne pytanie. Czy się wysypiasz? Tak, wysypiam się. Staram się codziennie spać minimum 8 godzin. Zresztą dzisiaj też tyle spałam. Tyle czasu poświęciłam, mimo tego, że musiałam troszkę wcześniej wstać, żeby na nasze nagranie zdążyć. Czy udaje się znaleźć te 8 godzin? No to powiem ci, że jestem pełna podziwu, bo ja ciągle z tym walczę. Ja z kolei jestem typem śpiocha. Uwielbiam spać, poświęcam temu dużo czasu i nawet te 8 godzin czasami to jest dla mnie trochę za mało. Ja z kolei walczę z tym, że jak mam dzień wolny, to żeby wstawać o tej samej porze, tak? Żeby jednak to jest gdzieś tam ciężkie, żeby wstać, kiedy ma się wolne i ma się poczucie tego, że nie trzeba tego zrobić. No to super. Natomiast no. Ja lubię czuć jakby to, że jestem wyspana, że wstaję, mam siłę, mam energię do tego, żeby codziennie tak, żeby pokonywać te wszystkie wyzwania. A powiedz, czy sypialnia jest dla ciebie ważnym pomieszczeniem w domu, tak jak podchodzisz do swojej przestrzeni własnej, domowej? Tak, jest wręcz kluczowa, tak? Do tego, żebyśmy właśnie porządnie wypoczęli po intensywnym dniu. No w końcu przesypiamy 1/3 swojego życia, tak? Długi już, czas, prawda? Tak, to tak. Jednak... Powtarzamy to na tych podcastach już też któryś raz z rzędu. Tak, ale to jest ogrom czasu. Ale jeżeli tyle czasu poświęcamy na sen, no to co może być ważniejsze od tego niż ta właśnie przestrzeń, w której ten czas poświęcamy? Zdecydowanie. Myślę, że tak. Też jakby ta przestrzeń jest taka chyba, że tam raczej mało kogo dopuszczamy poza takimi naszymi bliskimi osobami, prawda? Czy to jest tak, że każdy z nas potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa, własnego miejsca na ziemi, tej właśnie oazy, tak? Tak jak ty to nazywasz, azylu, w którym będziemy mogli zapomnieć o tych problemach dnia codziennego, tak wyciszyć się, przygotować się na kolejny właśnie wymagający dzień. No takim miejscem niewątpliwie jest nasza sypialnia. A powiedz, jak planowałaś swoją sypialnię w jakiś taki mocno przemyślany sposób? Tak na razie chcę się posłużyć twoim przykładem, zanim przejdziemy do takich rekomendacji ogólnych. Czy jak planowałaś swoją sypialnię, to robiłaś to w taki bardziej przemyślany sposób? Bo powiem ci, że ja, tak jak sobie myślałam przed tym odcinkiem i sobie myślałam o tych zagadnieniach, o czym będziemy rozmawiać, i tak pomyślałam o swojej przestrzeni, to stwierdziłam, że ja właściwie tak strasznie przypadkowo. Znaczy jakby jest dla mnie ważna ta sypialnia i może rzeczywiście w wymiarze dodatków, tam sama to sobie jakoś rozplanowałam, ale resztę to ja tak zrobiłam na zasadzie, schematu, tu łóżko, tam szafa, tu światło, tam, dobra. I teraz poszło. Dopiero, mam nadzieję, że po tym odcinku będę właśnie, po rekomendacjach od ciebie, dopiero będę sobie przechodzić teraz, co mam tak, a co nie tak. Więc pytanie, czy ty jak tworzyłaś swoją sypialnię, to tak rzeczywiście... Czy ja generalnie z samym wnętrzem, z tym planowaniem i z kulturą snu, no mam do czynienia od kilkunastu lat, więc człowiek też troszeczkę inaczej na to patrzy, bo jest od środka w tym i ma z tym do czynienia na co dzień. No także co prawda kiedyś, jak mieszkałam w mniejszym mieszkaniu, wtedy po prostu pokój przypadł mi taki i taki musiałam mieć. Natomiast jak już zakupiłam dom swój własny, no to faktycznie gdzieś tam ta przestrzeń była dużo bardziej przemyślana, a wybór pomieszczenia też był taki konkretny, miało to być w takim i takim miejscu. No tak, bo tak sobie myślę, że nie zawsze mamy ten komfort, że mamy super pomieszczenie, które możemy nazwać sypialnią i planować od podstaw, bo w różnych miejscach mieszkamy i różne są metraże, czasami są to mniejsze, większe pokoje, czasami trzeba to jakoś dostosowywać.
Ale myślę sobie też, że są pewnie jakieś złote zasady, które warto gdzieś tam z tyłu głowy mieć, biorąc pod uwagę, że tak jak mówisz, tyle czasu spędzamy, tyle śpimy tam, więc dla naszego takiego komfortu. No i chyba nie da się zacząć od innego pytania, jak od czego zacząć, czyli od czego zacząć to planowanie, czy od tej naszej przestrzeni, w której będziemy spali. Czy to będzie taka sypialnia już duża, indywidualna, czy w ogóle przestrzeń właśnie, którą chcemy przeznaczyć? No idealnie by było, gdybyśmy rzeczywiście mogli zacząć to planowanie od tego, w której części domu czy w mieszkania ma się znaleźć. Mhm. Jeżeli mamy taką możliwość, wybierzmy pomieszczenie, którego okno usytuowane jest na wschód. Czyli te strony świata okazuje się, że są ważne. Bo są ważne, bo jeżeli chodzi o samo to światło słoneczne, no ma nam pomóc się obudzić, mhm, tak? Więc dobrze, żeby okno było na wschodniej. Kompas i mierzymy. Nie, no żartuję. No tak, jeżeli jednak to jest w świecie wiedzą, idealnym, nie? Mm-hmm. W świecie idealnym i faktycznie fajnie, gdyby coś takiego można było sobie budzić zaplanować. Budzić się ze wschodem słońca sobie tak teraz myślę, tak? Bo jak od wschodu? Tak, to jest od dobrze. Wschodu. Mm-hmm. No, czyli budzimy się ze wschodem słońca. Tak, bo słoneczko powoduje, że chce nam się wstawać. Świetny moment na poranną kawę, słuchajcie. No, budzisz się przez okno z wschód słońca idealnie. Okej, okay, dobra, to co tam jeszcze? Jeżeli chodzi o samą już przestrzeń w tym pokoju, w tym pomieszczeniu, które wybierzemy, to ważne jest to, jakie wybierzemy kolory ścian. Okay. Żeby to nie były mocne czerwienie, pomarańcze, tak, tylko właśnie jakieś delikatne, pastelowe kolory. Takie, tak, dokładnie. Żeby one nie krzyczały, żeby nas nie rozdrażniały, żeby to było miejsce, w którym chcemy się zrelaksować, żebyśmy się czuli jakby uspokojeni. Dokładnie okay, tak. Okay. Czyli no to pewnie też jest kwestia tego, kto jakie kolory preferuje, ale raczej myślę, że jest tak, że takie stonowane barwy ogólnie na nas działają chyba bardziej wyciszająco. Tak, nie? Tak, kojąco. Mm-hmm. Znaczy ja osobiście bardzo, bardzo naciskam, zachęcam do tego, żeby jakby urządzić sypialnię pod kątem hygge, czyli naszego duńskiego, tak. Już, no, nawet mamy dedykowany odcinek, zachęcamy do słuchania. No to ja tylko trochę na ten temat w ale takim nie, razie. Ale to jak najbardziej, ja myślę, że powinniśmy to podkreślać, bo to jest takie też mocno wpisujące się w taką skandynawską kulturę snu, którą my gdzieś tam mocno też promujemy, nie? Chcemy, żeby ta sypialnia właśnie była ciepła i przytulna, tak? Mhm. Dzięki temu klimatowi hygge. Dlatego tą zasadę właśnie oznaczającą komfort i wygodę warto trochę doczytać, trochę właśnie się posłuchać, trochę się dowiedzieć na ten temat. Jasne. Żeby osiągnąć tą wewnętrzną równowagę, tak? Poczucie bezpieczeństwa, czy taką pełnię szczęścia. No co, Skandynawowie tak naprawdę stali się mistrzami w cieszeniu się tą właśnie każdą chwilą życia i czerpią radość z każdej, tak, z każdej chwili, z tych najmniejszych, można byłoby powiedzieć, tych błahych czynności. Myślę, że nam Polakom jeszcze dużo do tego brakuje. Gdzieś tam w drugą stronę idziemy. Chociaż natomiast lubimy zerkać na to hygge, bo to tak z tego, co widzę, czerpać. Gdzieś tam się dużo o tym mówi w przestrzeni, nie? Że gdzieś tam szukamy tych wzorców. Dlatego warto, jeżeli chodzi o sam ten skandynawski klimat, no to w pomieszczeniach wprowadzają tą prostotę, tą przytulność, wygodę, funkcjonalność, tak? Więc stawiajmy też na takie naturalne surowce, jak drewno, kamień, zielone rośliny. Chociaż, jeżeli chodzi o zielone rośliny, no to w samej sypialni może nie tak za dużo, no bo trochę tam tego tlenu nam zabierają. No i cóż, Duńczycy są drugim najszczęśliwszym narodem na świecie, tak? Tylko Finowie ich wyprzedzają, dlatego więc warto się na nich inspirować i właśnie widzieć te pozytywy. Myślę, że też warto byłoby właśnie cieszyć się każdym dniem i wszystkimi tymi szczegółami życia. No, to jak najbardziej myślę, bo wtedy jakoś tak nam będzie lżej. A z tego, co też mówisz, to w kontekście tej sypialni, no to wychodzi nam, że im prościej, ale też funkcjonalnie tym lepiej, czyli żeby rzeczywiście nie za dużo tam było tego wszystkiego, bo co by rozpraszało naszą uwagę, a raczej bardziej takie stonowane barwy i elementy, które będą dla nas działać wyciszająco. Tak, i dużo natury. Dużo się natury. Uspokoić i zrelaksować. Mówi się, że takim centralnym punktem każdej sypialni, takim głównym punktem każdej sypialni jest łóżko. Co o tym myślisz? To znaczy generalnie rzecz ujmując, to jest tak, że rama łóżka to jest tylko, spełnia jakby tylko walory estetyczne, te wizualne, tak? Bo wchodzimy do sypialni, widzimy łóżko, widzimy tą część pierwszą, tą wizualną. Natomiast dla naszego organizmu najważniejsze jest to, na czym bezpośrednio leżymy, czyli główne tematy, jakby serce sypialni, czyli materac. Materac, okej. Każdy ma inne potrzeby, każdy rzeczywiście ma też, tak jak wspomniałaś, inne warunki mieszkaniowe, więc dla jednych ważna będzie ta wygoda, a dla innych funkcjonalność, tak? Jak na przykład dodatkowy pojemnik na pościel pod łóżkiem, tak? Żeby móc tam schować jakieś rzeczy, gdy mamy mało miejsca.
Natomiast ja generalnie zachęcam do tego, żeby zrezygnować z miejsca na łóżko z porządnym materacem na rzecz kanapy czy wersalki. No dlaczego? Dlatego, że to też jest powiązane właśnie ze stylem bycia w zgodzie z hygge. Mhm. Otóż kanapa tak kojarzy nam się z takim pośpiechem, z taką byle jakością, nie ma w tym takiej tej celebracji, tak? I z tego szacunku do tego miejsca, w którym tak dużo czasu spędzamy i mamy się zrelaksować. Myślę sobie, że nawet nasz mózg tego nie kojarzy tak stricte ze snem, nie? Bo jednak się mówi, tak, że mózg też działa na zasadzie skojarzeń i jak wchodzimy do kuchni, widzimy lodówkę, no to od razu potrafimy się robić głodni. Tak, a kanapa kojarzy tak się z salonem, tutaj, czyli z gośćmi, tak? Z przyjmowaniem gości, z tym, żebyśmy posiedzieli na niej. I owszem, niech one są funkcjonalne do tego, żeby miały powierzchnię spania, są rozkładane, ale na zasadzie takiej, że przyjeżdżają do nas goście i po prostu z tego korzystają. Takie praktyczne rozwiązanie dodatkowe. Tak, natomiast jeżeli chodzi o codzienne spanie, no to nawet jakieś super kanapy, czy wygodne, tak, z fajnymi materacami w środku, to nie będzie to samo i nie zastąpi nam łóżka z porządnym materacem, gdzie mamy indywidualne podparcie dla kręgosłupa. Mm-hmm. No tak, jeśli chcemy się wysypiać, zdrowo spać, dbać też o nasz kręgosłup, no bo to też ma znaczenie, to ten materac jest i łóżko jako takie jest kluczowe i pewnie dlatego się mówi o tym, że to jest taki centralny punkt tej naszej sypialni. Tak, serce. Serce sypialni. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby człowiek mógł odpowiednio wypocząć, powinien mieć przestrzeń przeznaczoną tylko dla siebie. Mm-hmm. I rzeczywiście jest to około 80-90 cm szerokości powierzchni całego łóżka. Okay, najlepiej, żeby móc swobodnie po prostu spać, poruszać się w trakcie. Tak, jeżeli jest to łóżko jednoosobowe, no to 80-90 cm, natomiast jeżeli jest to łoże sypialniane, no to też właśnie te gdzieś mniej więcej 160 cm, 180, tak, bo zależy właśnie jaką kto ma powierzchnię, dobrze byłoby mieć, żebyśmy porządnie się wyspali, żebyśmy mieli ten właśnie komfort. To jest moja połówka łóżka, tak. To jest ważna informacja, myślę, bo tak czasami podchodząc do, jak chcemy do wyboru materaca, czy kupując materac, nie zawsze o tym myślimy, że ta przestrzeń i to wysypianie się też zależy od tego, ile tego miejsca dla nas będzie na tym materacu i wybierając rozmiar materaca, warto o tym myślę, pamiętać. To no niestety pogląd jest taki, że będzie bardziej przytulnie, tak? Jeżeli będziemy mieli małe łóżko, tak, ale niektórzy to niestety nie na tym polega, tak? Tutaj chodzi o komfort tego, że poprzytulajmy się na chwilę, ale później musimy się wyspać, tak? Musimy mieć tą przestrzeń dla siebie. No, żeby na przykład nie zrzucić partnera z łóżka w trakcie, bo jednak się okaże, że tej przestrzeni będzie za mało. Za mało, tak. Tudzież przyjdzie nasz zwierzak i zajmie nam po łóżkach, wtedy my będziemy musieli wyjść z tego łóżka. Zależy. No ale tak, to jest super ważne i przyznam, że też nie wiedziałam o tym, ale to jest tak, coś, o czym warto pamiętać. No i to, o czym mówiłaś, czyli najlepiej za zamkniętymi drzwiami, tak? Czyli sypialnia, zamykamy drzwi, zamykamy tą przestrzeń dla siebie i tak naprawdę nie wpuszczamy nikogo z zewnątrz. Taką naszą własną przestrzeń i ją strzeżemy, że to jest nasza prywatna, prywatna sfera i, tak, to też pomaga nam się pewnie wyciszyć. A jak się wyciszymy, tak myślę, to sobie odpoczniemy. A powiedz mi, czy jest jakaś zasada związana z tym, gdzie łóżko materac, tutaj jakby to jako całość traktując, gdzie powinno być ustawione w sypialni, gdzie powinno się znajdować, czy na przykład, nie wiem, pod oknem, pod ścianą, obok? No to już ci wytłumaczę. Jeżeli chodzi o najkorzystniejsze ustawienie takiego łóżka, to jest takie, żeby ustawić zagłówek pod ścianą, czyli właśnie nie pod oknem, natomiast pod ścianą, aby był dostęp do tego łóżka z trzech stron. Tak wtedy jest jakby najkorzystniej. No i jeżeli mamy taką możliwość, to idealnie by było, gdyby nasza głowa skierowana była na północ, z kolei nogi na południe. Ale to już w takim idealnym, tak, to już w takim idealnym świecie. Jak to, dlaczego tak? Możemy to porównać do ładowania baterii. W tym układzie głowa to plus, a nogi po prostu minus. Aby naładować w pełni nasze witalne moce, właśnie to ustawienie jest najlepsze. Występuje wtedy naturalny przepływ energii, no a my zasypiamy szybciej i rano budzimy się zregenerowani. Mamy naładowane baterie po prostu. Tak. Okej, no to tak. Ale to rzeczywiście, tak jak mówisz, to już jest taki scenariusz idealny, bo to tak, to na ile raczej mało sobie kto pozwolić, ma taką możliwość. Ale jeżeli ktoś tam bardzo zwraca uwagę na wszystkie detale i chce jakby w pełni tak wzorowo przejść przez to, jak tę sypialnię urządzić, no to z tyłu głowy powinien o tym gdzieś pamiętać. Myślę, że można byłoby też wypróbować, czy to działa.
tak? To prawda, tak, przetestować. Mamy możliwość, to przetestować, ustawić to łóżko inaczej właśnie, czy spróbować potraktować się w jak taki baterię, sposób, po prostu. W taki sposób, tak, i naładować. I podoba mi się to porównanie bardzo, no, ale też jest takie prawdziwe, bo naprawdę ładujemy baterię. Nie? To, tak, to... też musimy ten akumulator dobrze włożyć. Tak? Dokładnie. Tą baterię do akumulatora dobrze włożyć. Jeżeli chodzi o takie równie istotne w sumie do porządnego wysypiania się, jest też poduszka, na której kładziemy głowę. Mhm. No i sam stelaż jako podparcie materaca. No, sypialnia to też nie tylko łóżko, tak? Istotne są również dodatkowe meble. Tak, to też będziemy... ale to idźmy w tę stronę, rzeczywiście. Te dodatkowe meble, bo gdzieś tam różne rzeczy do sypialni wyrzucamy. No, ale no tak, to takie najważniejsze te meble, które moglibyśmy ustawić w sypialni, no to są stoliki nocne, komoda, toaletka czy szafa na ubrania, tak? Podstawowy aspekt tych mebli to jest tak naprawdę utrzymanie porządku w tym pomieszczeniu, a jeżeli chodzi o sam porządek, to też wpływa na naszą harmonię i spokój. No tak, zdecydowanie lepiej się czujemy zazwyczaj. Tak, bo też nie ma bałaganu. Ale tak, gdy nie ma bałaganu. Jakby ten porządek zewnętrzny przekłada się potrafi na ten wewnętrzny. No tak, wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzimy do pokoju i po prostu jest bałagan. No, od razu gdzieś tam te uczucia nie są od razu ktoś przyjemne. Na kogoś krzyczy. Tak, ktoś powinien go sprzątać. Dziecięcy, jeżeli chodzi o same te meble, to też równie ważne jak to, żeby te meble ustawić dodatkowe, jest to, aby zminimalizować i ograniczyć wszelkie inne meble czy sprzęty, które zakłócają właśnie nasz spokój, jak biurko z komputerem czy stolik TV z ustawionym na nim telewizorem. Mhm. Czyli poczekaj, to teraz tak, bo o tym też się dużo mówi, myślę, że warto to też gdzieś tam powtórzyć. Telewizor w sypialni, tak czy nie? No cała ta elektronika to nie, niezbyt dobrze. Tak jak już właśnie wspomniałam, no nie zaleca się montować telewizora. Należy... Nie działa to dobrze dla nas. No nie działa to dla nas dobrze. Tak naprawdę przynajmniej godzinę przed snem powinniśmy w ogóle skończyć korzystanie z komputera czy z telefonu. Odłączyć się. Tak, najlepiej generalnie wyposażyć się w taki zegar z funkcją budzika, ustawić go sobie na stoliczku nocnym, a telefon ładować poza sypialnią, w pomieszczeniu obok. To też myślę, gdzieś tam... To jest super trudne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, tak, że mamy taki no, że tak żyjemy w czasach scrollowania przed snem, prawda? A jednak to rzeczywiście nie działa dobrze na wysypianie się. To chyba chodzi o to światło niebieskie bodajże. Tak, dokładnie. Nasz wzrok odbiera bodźce świetlne, które odpowiedzialne są za rozpoznawanie tej pory dnia i nocy. No dlatego naturalnym jest, że gdy na dworze zaczyna się robić ciemno, my odczuwamy potrzebę snu. A światło dzienne, podobnie zresztą jak światło właśnie z monitorów, telewizorów czy innych tego typu urządzeń, jest światłem, tak jak powiedziałaś, o barwie niebieskiej. No stąd wieczorna ekspozycja na tego typu działanie, tego typu światła, no prowadzi do rozsynchronizowania naszego zegara biologicznego, co skutkuje zaburzeniami snu i trudnościami w zasypianiu. No nasz mózg wariuje, bo nie wie tak naprawdę, czy to jest ten moment. Z tego, co mówisz, to tak sobie to gdzieś tam interpretuję, że nie wie, czy to jest teraz ten moment, że ma iść spać, czy teraz będziemy pracować. I powiem ci, że ja na przykład, no niestety, to muszę przyznać się publicznie, że należę do tych osób, które no przed snem jednak sprawdzają telefon i sobie scrollują i jeszcze tam patrzą, jakieś oglądają tak zwane storieski, jak to się ładnie mówi. Ale uczę się tego, żeby, bo też korzystam z telefonu jako budzika, co też nie do końca jest dobre. Prawdopodobnie powinnam się zaopatrzyć w normalny budzik, no, tak, ale używam telefonu. I uczę się tego, żeby chociaż nie trzymać tego telefonu przy szafce nocnej, no bo to też tak się kończyło. Odkładasz gdzieś dalej, tak? Gdzieś po prostu dalej w pokoju kładę. To też sprawia, że muszę wstać, żeby wyłączyć budzik, dodatkowa motywacja. Więc tak krok po kroku się śmieję, że może go wyprowadzę z tej sypialni. Dzięki temu też w nocy nie będziesz po niego sięgać, tak? No bo tak, musiałabyś no dodatkowo wstać. Czy przed snem też już po prostu mi się nie chce, bo wiem, że muszę go odłożyć, tak, no to tak, już go odkładam i sobie wolę wtedy rzeczywiście książkę wziąć. To jest... O, i to jest świetny pomysł, bo tak naprawdę jeżeli już nas dopadły takie dolegliwości, że nie możemy zasnąć wieczorem lub budzimy się w nocy i nie możemy ponownie zasnąć, no to zdecydowanie powinniśmy właśnie wystrzegać się tego niebieskiego światła, czyli dobrze, jak mamy na komodzie, czy właśnie
w innym pomieszczeniu ten telefon, nie sięgamy po niego. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wtedy włączenie jakiejś relaksującej muzyki, jeżeli ktoś ma ochotę. No tak, tak. Słuchanie audiobooków lub czytanie właśnie klasycznych książek. Tak, zwłaszcza, że też mówi się o tym, że książki potrafią być bardzo takie wyciszające, uspokajające, więc to gdzieś tam nam wpłynie jakby na całość tego takiego rytuału przed snem. Tak sobie myślę. Okej, wiesz co, to tak teraz powiedzieliśmy dużo już o tym samym wyposażeniu sypialni w kontekście mebli i tych dodatków, łącznie z tym sprzętem, który nie jest rekomendowany jednak i warto sobie oddzielnie mieć miejsce, gdzie oglądamy seriale i filmy oddzielnie. Że nie wspomnę o pracy w łóżku, bo wiem, że w dzisiejszych czasach pracy zdalnej niektórzy mają biuro w łóżkach, co też pewnie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale też pewnie dobre nie jest, też bazując na tym, co mówisz, nie? Że znowu nasz, jakby rozjeżdżamy się, nasz mózg wtedy nie wie, czy to jest miejsce do spania, czy do pracy. Uciekamy od hygge. I uciekamy od hygge, dokładnie, więc warto gdzieś tę przestrzeń sobie jakoś dzielić, niezależnie od tego, czy ona jest mniejsza, większa. Ale teraz tak myślę, że przeskoczyłyśmy jeden element ważny, który też jest związany z sypialnią, a mamy tak ogromny wybór tych rzeczy i możemy mieć takie dylematy z tym związane, co wybierać. A chodzi mi o pościel. Często na przykład zdarza nam się dobierać pościel pod kolor sypialni. Niektórzy dobierają na przykład, ale nie zawsze, no bo to też są różne faktury. No jak to jest z tą pościelą, powiedz? Czy tutaj są jakieś takie wskazania, rekomendacje? Znaczy przede wszystkim powinniśmy się skupić na odpowiednio dobranej poduszce i kołdrze. Pod indywidualne potrzeby. No tak, żeby mieć na co ten pościel założyć, to prawda. Tak, więc no generalnie to ja oczywiście zapraszam do sklepu FISK, gdzie mamy ekspertów, którzy chętnie pomogą w tym wyborze. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o wybór ładnej pościeli, no to już jest kwestia bardziej indywidualna i kwestia stylu. Natomiast niezależnie od tego, czy jest to styl romantyczny, klasyczny czy nowoczesny, no to ja skupię się na materiałach. No tak, to jest super. A że uważam, że najlepsze jest to, co naturalne, no to polecam zaopatrzyć się najpierw w bawełnianą matę ochronną na górną część materaca, tak, aby zabezpieczyć go przed zabrudzeniem, przedłużyć żywotność samego materaca i zachować higienę snu. Zatrzymamy się na chwilę. Chodzi o to matę, na którą potem jeszcze nałożymy po prostu prześcieradło. Tak, dokładnie. Taka mata jest faktycznie tym czymś, co dajemy pod prześcieradło i zabezpieczamy w ten sposób materac. Także to jest takie pierwsza rzecz, którą powinniśmy zakupić. Na to nakładamy prześcieradło. No prześcieradło generalnie to też taka indywidualna już dosyć sprawa, ale no najfajniejsze na materac jest takie z gumeczką, także zakładamy po prostu na całość materaca. Żeby nie ściągało się. Tak, nic się nam nie przesuwa, nic się nie ślizga, po prostu jest w jednym miejscu i to jest gdzieś tam takie komfortowe i ułatwiające nam korzystanie. Natomiast kontynuując dobór naturalnych materiałów, no to polecam też wybierać pościele z bawełny albo z bawełnianej satyny. No dlaczego? Dlatego, że fajnie przepuszczają powietrze, są dobrze oddychające, zarazem są delikatne i bardzo przyjemne w dotyku. Generalnie, jeżeli chodzi o bawełnę satynową, to moim zdaniem jest najlepszy materiał, z jakiego robią pościel. W sensie takiego komfortu, rozumiem, użytkowania. Tak, użytkowania, ale też i wytrzymałości, i takiego ekskluzywnego jakby dotyku, tak? Więc jest to przyjemne. Natomiast, co fajne, to w zimowe wieczory, kiedy chcemy bardziej się ogrzać, no to fajną alternatywą do tej bawełny satynowej jest bawełniana flanela. Ona cieplejsza jest taka pewnie. Cieplutka, i czujemy się, jakbyśmy byli otuleni mięciutkim kocykiem. A, super. No idealnie na zimę. To po prostu taki, jak takie niedźwiedki gdzieś taki tam zasypiające sobie na zimowy sen. Okej, widzisz, nawet nie patrzyłam na pościel też pod kątem pół roku. Się okazuje, że to też warto gdzieś tam sobie to wtedy rozróżnić. No. Tak, ważne, żeby to były materiały właśnie bawełniane z jakąś domieszką, tak? A nie sam poliester. No sam poliester może jest tańszy, tak? Ale jednak już nie oddycha tak fajnie. No i nie ma już tego komfortu. No tak, no to jest bardzo, bardzo ważne, bo gdzieś tam to też wpływa później na ten sen, żebyśmy w nocy się nie pocili na wyraz i potem też nie budzili się czasami z tego powodu. Tych pościeli jest naprawdę bardzo dużo, zresztą sama jak wchodzę do naszego sklepu, to mówiąc o rodzajach faktury, po w ogóle różne wzory, co też sprawia, że ta sypialnia może być też taka bardzo
nasza i indywidualna, tak. Bo czy wybierzemy sobie, nie wiem, pościel w Harry'ego Pottera, czy piękne kwiaty, czy prążki skandynawskie, no to jednak to będzie takie bardzo nasze i warto o tym pamiętać, że ono... A propos tych dodatków, co mówiłam na początku, że ja tylko to wybrałam. I rzeczywiście ja się skupiałam głównie na pościelach i na jakichś kocach i to jest takie moje i to sprawia, że ta przestrzeń jest moja. No ale to też pokazuje, jak dodatki potrafią, jaką potrafią mieć moc, nie? Tak, dlatego to jest to, o czym mówiłam, czyli już to jest kwestia gustu, tak? Kwestia tego, co się komu podoba. Czy właśnie Harry Potter, czy to będą kwiaty, czy paski. Tak, dokładnie. Dlatego warto sobie na spokojnie wybierać, zastanowić się też nad tym, czy potrzebujemy cieplejszej, czy niecieplejszej. Niezależnie nawet od pory roku, no ale wiadomo, że zimą pewnie będzie większa skłonność do tych flanelowych. Wspomniałyśmy też trochę o tym, że mamy w sypialni przy łóżku szafki nocne. Na tych szafeczkach czasami stawiamy różne lampki, ale nie zawsze. Czasami na przykład, a nawet nie czasami, bo tak sobie teraz myślę, czy nadal jest to gdzieś tam na topie, ale przez jakiś czas na pewno było, że sobie wieszaliśmy różne lampki w sypialni, takie małe lampki i w różnych miejscach, tworząc nastrój. I jak to, powiedz, jest z tym oświetleniem sypialni? Bo ja mam takie wrażenie, że i też tak z doświadczenia, że to też potrafi bardzo działać raz, że na takie ograniczanie bodźców i wyciszanie i na sam nastrój w sypialni, no to tam też. No ale też nam pomagać przy tym zasypianiu, czy nawet budzeniu się, w zależności jakiego światła użyjemy. Światła, którego jesteśmy sami w stanie sterować też. No. Znaczy w idealnej sypialni tak naprawdę powinniśmy, jeżeli już ją planujemy od podstaw, to powinniśmy w ogóle zrezygnować z górnego oświetlenia. Na rzecz całkowicie punktowego. Najlepiej właśnie... Czyli żadnych żyrandoli, tak się mówi. Właśnie, żeby nie było punktowych, mogą być punktowe, ale nie duże lampy zwisające, które mają po prostu moc większą i z automatu jest bardzo jasno, tak? No rezygnujmy z tego oświetlenia na rzecz takich punktowych, czyli jakichś właśnie lampek nocnych, czy lamp podłogowych, kinkietów, czy tak jak mówisz, tych łańcuchów świetlnych, dekoracyjnych. One faktycznie nadają nam takiego romantycznego klimatu, ale pomagają nam się też zrelaksować. Wchodząc do takiej oazy, chcemy, żeby było właśnie tak przytulnie i żeby to oświetlenie nie było takie mocne i zimne, tak? Tylko raczej ciepłe. No tak, bo one też mają różne kolory, to też fajnie może wtedy oddziaływać na nastrój. Nie może być za mocne, nie? Musi być delikatne właśnie. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o samo zaciemnienie sypialni, no bo lampy to jedno, natomiast żebyśmy porządnie wypoczęli i żebyśmy nie mieli tego światła za dużo, to bardzo ważne jest to, żeby wyposażyć sypialnię w zaciemniające rolety. Zaciemniające rolety to jest... To już mówimy o świetle takim dziennym, tak? Tak, żeby do okna założyć. Dlaczego? Dlatego, że te rolety zaciemniające mają z jednej strony taką jakby folię, która odbija światło słoneczne. Okay. Są dwa rodzaje rolet. Są takie rolety, które chronią nas, jak ja to mówię, przed sąsiadami, tak? Możemy je... No tak, teraz tak siwej te słowa są różne, te osiedla, w sensie takim, że jak mieszkamy gdzieś w domu i mamy swobodę, ogród, no to jest inaczej, ale też mieszkamy czasem na takich osiedlach, że rzeczywiście te okna są dosyć blisko i dlatego... możemy się pozdrawiać i ze sobą rozmawiać, no ale pewnie już ale w momencie już nie w sypialni, wieczorno, tak, dokładnie. Nie w sypialni, natomiast no, takie rolety, te, które nie są zaciemniające, no właśnie stosujemy na przykład, nie wiem, w łazience, no po to, żeby się przed tymi sąsiadami zakryć, żeby nikt nas nie podglądał, żeby nikt nie widział do środka. Bezpiecznie, komfortowo. Ale one nie zasłaniają, jakby nie odbijają światła. Natomiast jeżeli chodzi o sypialnię, to właśnie powinny to być zaciemniające rolety, po to, żeby jak są spuszczone, to żeby całkowicie te zewnętrzne światło do nas w ogóle nie dochodziło, jak światło z latarni czy z przejeżdżających samochodów, tak? No żeby nam po prostu nie przeszkadzało w spokojnym wypoczynku. Nie rozbudzało też, nie? To, co powiedziałyśmy chyba wcześniej, że ten mózg jednak reaguje, czy to jest światło niebieskie ze sprzętów, dokładnie. Czy to dzienne. Tak, no to tym bardziej, że to jest to samo światło. Biologicznie nie? Jesteśmy tak wyregulowani. No ekspozycja na światło prowadzi do zahamowania produkcji melatoniny. To też chyba już gdzieś tam rozmawialiście. To jest tak zwany hormon snu, która produkowana jest w naszym mózgu przez szyszynkę. No i w ciągu dnia poziom tego hormonu jest po prostu niski. To też jest naturalne, tak? Zewsząd otacza nas światło słoneczne czy sztuczne. Natomiast no, w nocy poziom tej melatoniny znacznie wzrasta, a to pomaga nam właśnie w zasypianiu, zapewnia taki zdrowy sen. No wtedy możemy się udać do tej fazy REM, o której też już wspomniałeś. Tak. No ja o fazach snu samych w sobie mówić nie będę, natomiast faktycznie jak już ta melatonina jest taka uwolniona mocno i mamy jej dużo, no to obniża nam się ciśnienie krwi, temperatura ciała, uspokaja się oddech, to stwarza właśnie idealne warunki dla nocnej regeneracji. Jeżeli natomiast zakłócimy ten cykl właśnie śpiąc,
ten cykl śpiąc przy świetle, możemy zmniejszyć te wydzielanie tej melatoniny nawet o połowę. No automatycznie, no też o połowę lepiej, o połowę gorzej się wyśpimy. No tak, no to nie jest dobre dla nas. To no sensie... powiem ci, że ja jako sprzedawca, no niestety coraz częściej spotykam się z osobami, które skarżą się na kłopoty ze snem, czy generalnie problemy z wysypianiem się. No myślę, że musimy sobie zdać z tego sprawę, tak, że te z pozoru wszystkie mało istotne rzeczy, właśnie jak światło zewnętrzne, jak światło niebieskie z monitorów, no jak są powtarzane przewlekle, no to mogą prowadzić do poważnych zaburzeń. Ja to sobie tak myślę, że rzeczywiście jeśli chodzi o zaburzenia snu, tutaj też nawet mieliśmy odcinek w tym temacie w poprzednim sezonie, one mogą mieć różne podłoże i gdzieś tam pewnie się warto przyglądać, ale też warto pamiętać, że mamy wpływ na takie rzeczy, które mogą nam ułatwiać jednak to zasypianie. Nie mówię, że będą złotym środkiem i będzie to i przepis idealny, że jak będziemy mieli te rolety i nie będzie tego świata, to na pewno będzie nam się spało dobrze, ale to może być jeden z elementów, który jakkolwiek pomoże. Nie? Ale tych kluczowych czynników jest wiele, więc jeżeli zaczniemy je wprowadzać cyklicznie po kolei, tak, zaczynając od dobrego materaca poprzez właśnie oświetlenie, rolety czy inne tego typu aspekty, czy też dobór to na pewno trochę pomoże. Powiedziałaś dobór materaca, czy dobór kołdry nawet, czy poduszki. Poduszki, jak najbardziej. To wszystko ma znaczenie. To jest fajne, bo tu mówimy o tym duńskim hygge i o tym byciu w momencie, ale to też jest takie zwracanie uwagi na szczegóły, nie? Żeby rzeczywiście nie tylko skupiać się na takich ogólnikach i no materac jest super ważny, ale że nawet na takich szczegółach właśnie jak oświetlenie, jak roleta w oknie, o którym w pomieszczeniu, w którym śpimy, wszystko ma ogromne znaczenie na to, jak będziemy się wysypiać. Tak myślę sobie, że jeszcze oprócz takich rolet też na przykład można, jak ktoś nie chce zmontować rolety w oknach, można też zastosować takie zasłony też, nie? Mięsiste, które nam odetną to światło dzienne. Jak najbardziej. I jeżeli chodzi o same takie zasłony, to również mają właśnie bardzo podobną funkcję do rolet, tak? Też są takie, które są zaciemniające. Są cieniutkie, które prześwitują, tak? I które przebijają światło. Natomiast są też takie, które całkowicie zaciemniają i takie jak najbardziej można mieć jako alternatywę do rolet. Czyli tak sobie teraz podsumowuję, co powiedziałyśmy, czyli tworząc taką sypialnię dla nas, oprócz jakichś tam swoich preferencji związanych z kolorystyką oczywiście i rodzajem mebli, bo to każdy dobierze indywidualnie, przy czym warto zwrócić uwagę, że to były jednak takie kolory i faktury nawiązujące do natury, czy nas wyciszające. No to warto pamiętać o tym, jak okno budować, co ma się na nim znajdować, nie? Czyli te rolety, zasłony. Czy tak, tutaj... tak jakby odciąć dopływ światła, żebyśmy mogli porządnie jak odpocząć. To oświetlenie rozmontować też w pokoju, żeby to było, tak jak mówiłaś, bardziej punktowe oświetlenie, nie jakieś takie jedne centralne, mocno oświetlające. Warto pamiętać o tych pościelach też na pewno i tutaj dostosować ich funkcjonalność, czy w sensie oddychania i ogrzewania naszego ciała podczas snu. To ja jeszcze bym dopowiedziała, bo tak naprawdę sypialnia, to oprócz tych wszystkich rzeczy, które już powiedziałyśmy, no to jest to również miejsce takie, w którym często trzymamy wszelkie zapasy, tak? Zapasy tekstyliów. Na przykład jakieś dodatkowe ręczniki, pościele, właśnie, często sezonowe ubrania. Zastanawiałam się, co masz na myśli, mówiąc zapasy tekstyliów. No nie jedzenia. Zapasy? Jakie zapasy trzymam w sypialni? Ale faktycznie, tak. Zapasy ręczniki, tekstyliów, pościele, tak? Wszystkie takie tego no często typu po prostu rzeczy. W innych pomieszczeniach nie mamy na to miejsca, tak? Więc trzymamy te szafy, to w sypialni. Mamy bardzo często obszerne szafy w sypialniach, prawda? Tak, dokładnie. Natomiast no, w naszym asortymencie tak naprawdę mamy różnego rodzaju właśnie komody czy szafy, żeby łatwiej zadbać o ten porządek. Ale fajnym i przydatnym rozwiązaniem jest też to, że mamy różnego rodzaju, różnych rozmiarów pojemniki plastikowe, które łatwo schowamy nawet pod ramą łóżka. Możemy je po prostu wsunąć. Dzięki temu też, jak pochowamy tam sobie te tekstylia, no to automatycznie one nie będą się kurzyć, tak? Dodatkowe miejsce otrzymamy. No będziemy mieli dodatkowe miejsce w szafie, bo one mało miejsca zajmą pod tym łóżkiem. No i będzie porządek, to o czym mówiłyśmy, tak, nie? Że tak, to też dla nas dobrze działa. No i co? No i fajnie, jakbyśmy też jeszcze mieli dodatkowo jakieś mięciusie poduszki dekoracyjne, tak, do których będziemy mogli się przytulić. Tak, praktykuję, rekomenduję, polecam. No, jakiś kocyk, czy nawet dywan, który też ociepli nasze wnętrze. Pamiętajmy właśnie o tych roletach, o tych zasłonach do okien, żeby lepiej wypocząć. No i co? No i wszystko to tak naprawdę znajdziesz w naszych sklepach. A że JISK zawsze kompleksowo doradzamy naszym klientom, no to tak naprawdę, gdy tylko klient pomaluje ściany i położy sobie już podłogę w pomieszczeniu przeznaczonym na sypialnię, no to ja zapraszam do sklepu. My wtedy już z całą resztą z chęcią pomożemy. Nawet
sobie tak myślę o tym, że mamy w sklepach takie przestrzenie inspiracyjne, gdzie staram się klientom pokazywać, jak aranżować w sypialni, prawda? Ale rzeczywiście to jest tak, że można przyjść tylko po materac, ale można przyjść po całość. W sensie, że jakby po takim zidentyfikowaniu potrzeb mamy tak super doradców, którzy są w stanie od tę przestrzeń sypialnianą urządzić nie tylko od kontekstu wyboru materaca, ale właśnie od doboru tego, co na oknie, jakie komody, szafy. No w zależności od tego, jakie pewnie są potrzeby klientów. Jakie są potrzeby i jaki jest gust, tak? Bo taki niejednokrotnie jakiś klient, ważne, który wchodzi do sklepu i rzeczywiście widzi te nasze aranżacje, widzi pokój, całą sypialnię zaaranżowaną, łącznie z łóżkiem, z szafą, ze stolikiem nocnym, tak, z komodą, tak, tak, i nawet z ramkami na ścianie. Rzeczywiście się inspiruje i często tak się zdarza, że może, no nie mówię, że 100% całej aranżacji wychodzi wtedy do klienta do domu, ale na pewno część z takie, tak, da się jakby przełożyć do domu klienta. Mm-hmm. To jest fajne i warto o tym pamiętać, że rzeczywiście są osoby, które są przeszkolone, przygotowane i bardzo chętnie zawsze pomogą, żeby tę przestrzeń fajnie zaaranżować i dobrać, nawet jak nie całość, to chociaż jakieś elementy, które będą gdzieś tam wpływały na ten zdrowy i komfortowy sen. Agata, ja cię jeszcze tak zapytam, od razu mi przyszło do głowy, ile masz poduszek w sypialni na łóżku? Dwie. I dwie dekoracyjne. Bo jak sobie czasami sobie myślę, że jest taka tendencja, czasami bywała, że to w niektórych krajach, też na wyjazdach, a czy w hotelach, że jak się patrzy na łóżko sypialniane, to mamy na przykład 5 rodzajów poduszek. Nie? Ale wtedy tak nie leżymy, siedząco, tylko siedzimy, tak? Dokładnie. No pewnie są może dwie do spania, reszta są w dużej mierze dekoracyjne. Kto co lubi, ale to zawsze tak mi się fajnie kojarzyło, że to jest takie łóżko, fotel prawie z tego wychodzi. A ja mam zawsze dylemat, jakie poduszki dekoracyjne do sypialni wybrać. I obecnie się ograniczyłam do 4 dekoracyjnych, co jak na mnie jest, jest już znaczące. Ale to też pewnie dlatego, że te sypialnie też nam służą do odpoczynku czasami też w ciągu dnia. No to też jakby sen w nocy jak najbardziej, ale czasami potrzebujemy się na chwilkę odciąć i też właśnie wyciszyć. Tak, dobrze mieć ten azyl. Bodźce, no. Dokładnie. I ten azyl też jest po to, że sobie po prostu taką nawet drzemeczkę potrafimy, jak mamy taką oczywiście możliwość. No ci, co pracują zdalnie, może częściej, ale nawet w weekend no po prostu taką drzemeczkę uciąć. No dobrze, ja myślę, że w ogóle poruszyłyśmy dużo fajnych zagadnień związanych z planowaniem sypialni, takich praktycznych. Sama dowiedziałam się też nowych rzeczy, łącznie z tym właśnie o tych wymiarach materaca na naszą przestrzeń, jak do tego podchodzić. Mam nadzieję, że wy również znajdziecie dla siebie informacje praktyczne, jak będziecie planować, zmieniać swoje przestrzenie, w których śpicie, tudzież ogólnie sypialnie, no to tutaj będą fajne rekomendacje, które wam pomogą. Agata, bardzo ci dziękuję za udział i za te wszystkie cenne rady. Ja również bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za dalsze wysypianie się i za to regularne godziny. Tak. Mam nadzieję też, że po tym odcinku jacyś klienci, którzy przyjdą do sklepu w Włodzisławiu, będą kojarzyć. Trzymam kciuki za to. Zapraszam wszystkich, byli, którzy mieszkają w Włodzisławiu w okolicach, do sklepu Agaty. Zawsze chętnie pomoże i opowie więcej na miejscu na pewno. Was zapraszam do kolejnego odcinka i dziękuję za słuchanie tego. Wszelkie pytania i uwagi jak zawsze na YouTubie, bo tam jest taka możliwość. Subskrybujcie i dawajcie znać, czy wam się podoba. Dzięki serdeczne.